Cześć, witajcie. Jak wiecie, od dłuższego czasu śledzę losy stowarzyszenia Ingremio. To jest takie ciekawe stowarzyszenie, które w Gdyni wytworzyło swoiste perpetuum mobile. Jak to działa? Otóż na przykład w roku 2019, 18 maja, wygrali konkurs na prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Oto dokument. Na ten cel miasto przeznaczyło 530 tysięcy złotych na 2 lata. 2 lata później, co ciekawe, Stowarzyszenie Ingremio znowu złożyło ofertę i co ciekawe, zarówno w 2019 roku, jak i w 2021 była to jedyna oferta na prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i tu możecie zobaczyć, tym razem miasto przeznaczyło na 2 lata 520 tysięcy. To znaczy, że Stowarzyszenie Ingremio na 4 lata działalności dostało 1 050 000 złotych. I teraz ciekawostka. Znaleźliśmy dokument poświadczający, iż prezydent Wojciech Szczurek udzielił pożyczki Stowarzyszeniu Ingremio na kwotę 1 miliona złotych. Oto dokument, z którego wynika, że 28 maja prezydent udzielił pożyczki Stowarzyszeniu Ingremio na 5 lat. Niestety nie jesteśmy w stanie odnaleźć umowy. I to jest właśnie kłopot, ponieważ świadczy to o tym, że z transparentnością działań gdyńskiego samorządu jest jakiś problem. Nie można znaleźć umowy pożyczki. Ciężko znaleźć informacje na temat komisji konkursowej na prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Ciężko znaleźć ogłoszenie. Ba, nie można go znaleźć. Ani w roku 2019, ani w roku 2021. Powiedzcie mi, które z gdyńskich stowarzyszeń może liczyć na takie przywileje, na jakie liczyć może Stowarzyszenie Ingremio? A na sam koniec perełka. Stowarzyszenie Ingremio otrzymuje również środki na prowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania cyberprzemocy. Około 95-96 tysięcy złotych rocznie. I najlepsze jest to, że zajęcia te wolontaryjnie prowadzi radny Jakub Ubych, który przesiaduje całymi dniami w biurze Ingremio przy ulicy Strażackiej. Super! Pozdrawiam Was serdecznie.